Komendacje, które są zawarte w raporcie Instytutu Ochrony Zdrowia. Konkretne wskazówki, co zmienić w ochronie zdrowia w Polsce, przełożyć na język konkretnych działań, sprawić, żeby politycy chcieli takie działania podjąć. Ja myślę, że chociażby to, co Państwo zaczęliście robić, czyli rozmawiać ze sobą. Ja ogromnie dziękuję, jestem wdzięczny nie tylko za ten raport, ale za debatę, za spotkania towarzyszące temu raportowi. Oczywiście nie wszyscy z wszystkim się zgadzają. No, na tym polega różnica Zdań i to również y, y, dotyczy samego raportu, ale wspólne rozmowy, nie takie bardzo poważne w komisji Sejmowej czy w ministerstwie, ale właśnie gdzieś przy stole, umówmy y, się umownie, nazwijmy go okrągłym, y, dają szansę, że coś z tego w przyszłości wyniknie. No i oczywiście kolejna sprawa to już konkretne działania legislacyjne. Nie ukrywam, że to za zależy w dużym stopniu od osobowości ministra. No, minister musi chcieć rzeczywiście te słuszne postulaty przekuwać na konkretne ustawy i dalej wreszcie, miejmy nadzieję, że będzie zielone światło ze strony ministra finansów i ze strony premiera tego i przyszłych rządów, aby te często jednak kosztowne rozwiązania wprowadzać. Panie posiela, dla pana jako szefa Sejmowej Komisji Zdrowia, co z tego raportu, jakie najważniejsze wnioski płyną? Spojrzenie bardziej szerokie na problemy ochrony zdrowia. Szerokie to znaczy na początku spojrzenie poprzez kwestie zdrowia publicznego, profilaktyki, tego co, o czym cały czas mówimy, a czego nie realizujemy. Nie ma ustawy o zdrowiu publicznym. Wreszcie poprzez proces leczenia, który no musi być prowadzony w sposób maksymalnie racjonalny, z uwzględnieniem wszystkich innych czynników, również kosztów pośrednich. Mieliśmy choćby niedawno, oprócz raportu, bardzo ciekawe spotkania na temat kosztów pośrednich w przypadku cukrzycy. One przerastają koszty samej choroby, i w związku z tym. Musimy jako politycy patrzeć szeroko, nie tylko poprzez pryzmat, w tym przypadku resortu zdrowia, gdzie indziej pomocy społecznej, gdzie indziej edukacji. Całość spraw y, y, daje tylko szansę na pozytywne rozwiązania. Żeby to było możliwe do realizacji, no to zdrowie musi być priorytetem rządzących. Czy mógłby Pan wskazać i sukcesy, i porażki w ochronie zdrowia w tym mijającym roku? Z sukcesami to będzie pewien problem, muszę się zastanowić. Natomiast jeżeli chodzi o porażki, no to porażką jest przede wszystkim ogromny bałagan, który jest w systemie. No nie może być tak, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. W oparciu o konkretne dokumenty, o ten słynny Ewuś, którego rząd był dumny, domaga się miliarda złotych, a Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Finansów z tym się nie zgadza. Pacjenci cierpią, nie dostają tych pieniędzy. Nie może być tak, że wchodzi dyrektywa transgraniczna, znowu ministerstwo gdzieś się zamyka, chowa głowę w piasek, nie ma ustawy, miała być od 1 stycznia, już wiemy, że nie będzie, bo do Sejmu żaden druk nie trafił. Nie może być tak, że minister robi wielkie konferencje, najpierw u siebie, później w Sejmie, zapowiada zmiany w, w NFZ, po czym nie robi kompletnie nic. Nie może być tak, że robi spotkanie z rektorami, mówi o tym, że. Będzie ustawa o szpitalach klinicznych, po czym żaden dróg do Sejmu nie trafia. Stąd podejrzewam, że te ubezpieczenia dodatkowe to są przysłowiowe strachy na lachy. Ci się boją, którzy się boją, inni są zadowoleni, którzy chcą być zadowoleni, A tak naprawdę pewnie też z tego będzie tylko burza w szklance wody.